Bowiem Bóg dał Abrahamowi obietnicę, a nie miał nikogo większego, na kogo przysiąc, przysiąg na siebie samego. List do Hebrajczyków, 6 rozdział, 13 werset. A on, odpowiadając, rzekł, napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Ewangelia Mateusza, 4 rozdział, 4 werset. W literaturze fachowej jest uzasadnione i zarazem wskazane, żeby autorzy swoich publikacji, argumentując własne tezy i wnioski, podpierali się cytatami innych autorów z danej dziedziny. W naszym kalendarzu jednak będziemy przytaczać cytaty tylko z jednej księgi, a mianowicie z Biblii. Biblia sama w sobie nie posługuje się ludzkimi argumentami. Ona nie opiera prawdziwości swych słów i niezbitego autorytetu na słowach pochodzących na przykład ze starożytności, aby nadać im w ten sposób większą wiarygodność. Nie, Biblia jest Słowem Bożym, którą sam Bóg przekazał ludziom przez takich ludzi jak Mojżesz, prorocy i apostołowie. Przez swoje słowo Bóg przemawia z autorem do ludzi po Przez swoje słowo Bóg przemawia z autorytetem, z autorytetem do ludzi po dzień dzisiejszy. Bóg jest najwyższą instancją. Gdy składa przysięgę, to może przysiąc jedynie na samego siebie, ponieważ nie ma kogoś wyższego od niego samego. Kiedy Bóg przemawia, to nie potrzebuje dowodzić swojej wiarygodności w oparciu o wypowiedzi ludzi, gdyż Jego słowo samo w sobie jest prawdą z tego prostego powodu, że jest to Jego Słowo. Dlatego też przebywający na ziemi Syn Boży, Pan Jezus, odwoływał się w swoich wypowiedziach jedynie do Słowa Bożego. Gdy rozpoczynał swoją oficjalną służbę, został zaprowadzony na pustynię, na której był kuszony przez diabła, będąc wystawionym wtedy na próbę. Trzy z tych prób, którym został poddany Pan Jezus, zostały nam przedstawione w Biblii. We wszystkich trzech przypadkach Pan Jezus odpowiedział zawsze cytatem ze Słowa Bożego. Napisano Mateusza 4 rozdział, 4 werset, 7 werset, 10 werset. Słowo Boże jest i niezmiennie pozostaje wiarygodną podstawą do wszelkich wypowiedzi o duchowym lub religijnym charakterze. Jest ono jednakże nader często wypaczane przez ludzkie błędne poglądy i mylne interpretacje.